Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll talk a cup of kindness yet for days of old lang syne. And here's a hand, my trusty friend, and here's a hand of thine. We'll talk a cup of kindness yet for old lang syne. Dzień dobry, dzień dobry w nowym Daily Vlogu. U mnie dzisiaj od samego rana praca, 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 bo szykuję paczki dla was, a w sumie to dla osób, które tutaj są ze mną od wielu, wielu lat, z którymi mam cudowny kontakt, którym zawsze wysyłam paczki na święta, z którymi zawsze składamy sobie życzenia i nie tylko, także słuchajcie, produkcja w trakcie, już kilka mam gotowych, tutaj są następne, także kończę pracę i zaczynamy ten dzisiejszy dzień. No, teraz się już z wami oficjalnie witam sprzed mojego lustra, więc możecie mnie zobaczyć. Jadę zawieźć paczki na pocztę i do paczkomatów, a później uderzamy z Massimo do centrum, bo będziemy się widzieć z naszymi znajomymi na takim śniadanku, brunchu, coś w tym stylu. Także zapowiada się fajny dzień. Ja już jestem praktycznie gotowa do wyjścia. Mam na sobie sweter z Zary, który doskonale znacie. Pod spodem golf z mango, nie, z mojito, przepraszam. Spodenki a la skórzane pinko, rajstopki i kozaczki z Zary. Zakładam do tego brązowy płaszcz karmelowy, torebka Elisabetta Franki i lecę. Ogarniamy ten dzisiejszy dzień. Myślicie? Nauszniki? Teddy? Płaszcz? Czekajcie, czekajcie. Ciepłe emu? Co to może oznaczać? Tak. Jedziemy, słuchajcie, do Wilnowa na pokaz światła do Królewskiego Ogrodu. Jak co roku zobaczyć piękne świąteczne dekoracje. Więc oczywiście ciepło się ubraliśmy. Max już zszedł do samochodu. Czeka na mnie. Powiem wam szczerze, prawie nic nie słyszę w tych naucznikach. W sumie to nawet siebie nie słyszę w tych naucznikach, ale kończę się ubierać. I jedziemy, zabieram was ze sobą, a później chciałabym zrobić Massimo niespodziankę, dlatego nagrywam już po tym, jak on wyszedł, bo chciałabym go zaprosić na kolację do restauracji Milanowo. Dawno tam nie byliśmy, więc może taka romantyczna kolacja we dwoje. Czemu nie? Przedświąteczna. Dobra, koniec gadania. Ubieram się. Fajnie te nauszniki wyglądają. Słyszę, że pina tam mi się wydziera. Muszę ją włożyć do szafy. Dobra, kończę. Widzimy się w ogrodzie. Thank you.
spacer zaliczony. Udało nam się ze stolikiem w restauracji Milanowo. Zamówiliśmy sobie dzisiaj pizzę. Massimo zadowolony, tak? Bardzo zadowolony. Piękna restauracja. Bardzo, naprawdę. Może teraz czekamy. Zaraz będzie moja wspaniała zimowa herbata. To jest tutaj, właśnie w tej restauracji. Możecie się napić niesamowicie dobrej zimowej herbaty. Chyba jedna z najlepszych, jeśli chodzi o Warszawę. Także czekamy. Głodni i zmarznięci. Czerwony nopal. Już po kolacji. Kochanie, jak ci się podobał dzisiejszy spacer? Byliśmy spacer, dobra. Abbiamo visto le luci di Natale. Podobał ci się ogród królewski? Abbiamo mangiato al ristorante. Podobała ci się mini sorpresa? Mini sorpresa. Milanowo. Dziękuję. Jeszcze słuchajcie, bella pizza, pizza była bella, przepyszna. Bella pizza. Bella. Tak, pizza była przepyszna, oczywiście zimowa herbata była genialna, wypiłam do samego końca, genialna, po prostu najlepsza zimowa herbata w Warszawie, słuchajcie, co chciałeś powiedzieć? To jest piękna proprio ristorante, elegante, no. Bello, bello. Tak, tak. Wszystko jest moderno, no? Moderno, nuovo. Bello, sì, bello, sì, bello ristorante. C'ha una decorazione spettacolare. Nie, bellissimo. Słuchajcie, i klimat w Milanowo, i sama restauracja, bravo. Atmosfera. E to jest atmosfera na święto, dlaczego to jest piękna? Widzicie go? Słyszycie go? Słyszycie go? Atmosfera świąteczna, no oczywiście, że tak, ale generalnie w Milanowo zawsze w Milanowo jest bardzo dobra atmosfera. Bo pure quello là che fa ho, ho, ho. To ho, ho, ho będzie za kilka dni. Brawo. No właśnie. Dobra, my już wracamy do domu, także czas się pożegnać. Jedziemy się zrelaksować. Mam nadzieję, że miło spędziliście dzisiaj z nami czas. No i oczywiście zapraszam was na kolejny filmik. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Buziaki. Pa! Buziaki, pa! Ho, ho, ho! Pierwszy